Siemanko, środowy, już nie taki poranku. Jesteśmy w Łodzi na załadunku. Ładujemy 20 refera chłodnie. O, tutaj mam ją na tyle naczepy. A z przodu kontenerek do Aleksandrowa Łódzkiego. Pełny w imporcie. I będziemy go rozładowywać dzisiaj po południu. Tutaj naczynia się suszą po śniadaniu, ale jeszcze będę musiał zamienić te kontenery, przełożyć je miejscami, ponieważ tam w Aleksandrowie nie rozładują od przodu, tam są rampy, rury, więc nie da się podjechać przodem. A w Łodzi ładujemy sezamki. Tutaj już towar stoi naszykowany, resztę będą zwozić tutaj tą windą, a później trafi luzem już do chłodni towar. Taki jest plan. Dokumenty już wszystkie pani mi przyniosła. No to teraz kwestia tylko czekania na załadunek. No i samego załadunku. Z samym załadunkiem ma się zejść około 3 godzin. Mamy 10, więc no nie wiem, o której zaczną, czy zaraz zaczną, czy jeszcze trzeba będzie czekać, bo chwilę też pewnie potrwa złożenie tego towaru tą windą z górnych pięter i zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Czekając na załadunek, przypomniało mi się, że w komplecie z firankami, z zasłonkami, jak zwał, tak zwał, była jeszcze falbana nad przednią szybę. O. I chyba właśnie sobie ją zamontuję, bo zgubiłem co prawda do niej rzep, ale na Allegro zamówiłem sobie z firmy Tesa coś takiego. I te chyba będą mocniejsze. I mam nadzieję, że nie będą się odklejać pod wpływem temperatury. Że jednak będą się trzymać. Bo w tych rzepach, co zawsze dołączali do tych falban, tak jakby w komplecie, to jak słońce mocniej przyświeciło, to zaraz się to wszystko odczepiało. Zasłonka w górę. Wczoraj wieczorem szybę umyłem. No i co? Będę lepił tutaj w tym miejscu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Trzeba jeszcze odtłuścić szybę. No i kleimy. I taki jest efekt końcowy. Suma summarum, nie wygląda źle. A tak się prezentuje z zewnątrz. No i z zewnątrz zdecydowanie lepiej. Dziękujemy za dobrą i wydajną pracę. Życzymy miłego wypoczynku. I co, krótki spacerek. Panowie tam przymierzają się już do załadunku. A ja idę do bankomatu, bo za przykładkę kontenerów trzeba zapłacić gotówką, nie da się kartą, więc muszę pobrać kasę. A tutaj taki klimacik fabrycznej Łodzi. Sami powiedzcie, czy kiedyś te fabryki nie były piękne? O, ta akurat została zbudowana w 1898 roku. Na samej górze tej wieżyczki jest data.
A tutaj jeszcze taki ciekawy mural. No i jakaś gruba akcja, bo straż miejska, policja, że coś się dzieje. Więc wracam już do samochodu. Przy okazji kupiłem sobie parę rzeczy w Biedronce, bo dzisiaj dopiero środa, a jak wiadomo, coś jeść trzeba. I co, wracam do ciężarówki. Jeszcze zajdę do sklepu firmowego, firmy, w której się ładuję. No, ja już jestem w samochodzie po zakupie i pokażę wam, jakie słodkości zakupiłem. Takie chałwy tutaj w Łodzi produkują i poładowane. Ponad 4 godziny się zeszło, ale już wyjeżdżamy, lecimy na przekładkę kontenerów. Otworzyły, myślałem, że trzeba będzie wyjść, dzwonić domofonem, ale jednak nie. I wyjeżdżamy. Troszkę tutaj teraz tak ciasnowo, bo robią ulicę. Uważać, żeby latarni nie zdjąć. No dobra, jesteśmy na prostej. Doły pokopali, ale dalszych postępów prac nie bardzo widać. Poprzednim razem, jak tutaj byłem na rozładunku z Sezamem, to też już była ulica rozkopana. No to chyba było ze 4 miesiące temu. Dobry, na depot, na przekładkę kontenerów. Jesteśmy na miejscu. Tak się to wszystko prezentuje. Widzę, samochodów nie ma, kolejki nie ma. To już dobrze. Podjadę sobie tutaj do przodu. Iść do biura, zapłacić hajs. I tyle. No i kontenery odbezpieczone. Czekamy na pana operatora tej oto maszynerii, żeby nam przerzucił. To jak idzie?
teraz podjeżdżamy pod drugą dwudziestkę. Temat ogarnięty, zostało zabezpieczyć i jedziemy na rozładunek. Zobaczymy, jak tam robota pójdzie. Gdzieś tam byłem, z tego co pamiętam, no to chwilę trzeba było zaczekać, nie? Tam chyba łącznie ze 3 godziny się zeszło. Zobaczymy, jak będzie dziś. Podłączymy chłodnie, odpalimy i z głowy. I stoimy pod rampą. Kluczyki trzeba było zanieść do biura na czas rozładunku. Na szczęście towar jest na paletach, więc mam nadzieję, że to nam szybko pójdzie. Stąd ten samochód, który stoi tutaj pod rampą. I wtedy może wezmą się za mną. Także ten tego rozładowany, 1,5 godziny to zajęło. I co, idę po dokumenty i kierunek Gdynia. Zobaczymy, ile tam się dzisiaj uda dojechać. Dzięki wielkie, do widzenia. Mamy dokumenciki. Palimy maniora i spadamy stąd.